Dzień dobry Państwu. Poprosiłem o krótki wywiad z pastorem Arturem Celońskim. No właśnie, nie zawsze byłeś pastorem. Niektórzy kojarzą Cię jako mafiozę, a niektórzy jako fanatyka religijnego. Wystąpiłeś w programie Byłem gangsterem. A co Ty sam możesz powiedzieć o sobie? Wiesz co, no tak, to był czas. Kiedyś był taki czas, byłem przestępcą. Byłem narkomanem, dealerem, ale w momencie, kiedy spotkałem Jezusa, to uległo diametralnej zmianie. Ja dzisiaj jestem człowiekiem, który narodził się na nowo. Jestem człowiekiem, któremu Bóg uratował życie, zmienił życie i cokolwiek dzisiaj mam, a mam szczęście, pokój, a przede wszystkim to, że idę do nieba, jest zasługą Jezusa Chrystusa. Tak, to On zaingerował w moje życie i On moje życie zmienił. Skoro byłeś w mafii, to jak to jest, że jeszcze żyjesz? Bo sam rozumiesz, że masz pewien zasób wiedzy, który tak normalnie nie jest dostępny dla zwykłych ludzi. Też na początku było dużo lęku. Przychodził diabeł i mówił, że masz wielu wrogów, a twój Bóg mówi, żebyś przestał się bronić. Ja pamiętam, że jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem po swoim nawróceniu, to broń, którą miałem w domu, niszczyłem, łamałem na części i wyrzucałem gdzieś do bagna. I potem zacząłem sobie uświadamiać z miesiąca na miesiąc, a potem też z roku na rok, że Bóg mnie chroni. Wiele osób, które kiedyś próbowało mnie zabić, zupełnie zniknęło z mojego życia. Przypominam sobie też fakt taki, że kiedyś jeszcze, kiedy nie byłem nawróconym człowiekiem, już wtedy Boża ręka była nade mną. Pamiętam, 5 ludzi jechało po mnie, żeby mnie porwać w Mitsubishi Pajero, urwała im się oś, zginęli wszyscy. Bóg chroni ludzi, którzy są dla Niego, którzy odpowiadają na Jego zaproszenie. Każdy człowiek, który oddał swoje życie Jezusowi, jest chroniony przez Boga. Dopóki Bóg nie odwoła mnie z tego świata, żaden przestępca, żaden bandyta, nikt nie jest w stanie odebrać mi życia. Mocne. Jako człowiek na nowej drodze życia, co możesz powiedzieć tym wszystkim, którym imponuje posiadanie wpływu poprzez bycie twardzielem? W Słowie Bożym jest napisane, że lepszy jest żywy pies niż martwy lew. Kiedy siedziałem po nawróceniu w więzieniu jeszcze przez 3 lata, często rozmawiałem z ludźmi i mówiłem, wiecie co panowie, lepszy jest żywy frajer niż martwy git. Ludzie, którzy uważają siebie za twardzieli, wielokrotnie są zwykłymi, zalęknionymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Ja nie znam prawdziwych twardzieli, którzy nie poznali Jezusa. Człowiek dopiero wtedy staje się prawdziwym mężczyzną i prawdziwym twardzielem, kiedy pozna największego twardziela i największego kozaka, którym jest Jezus Chrystus. Ja dzisiaj uważam, że przyjaźnię się z najsilniejszą osobą we wszechświecie. Ja dzisiaj od niego biorę swoją siłę i ja dzisiaj uważam się za twardziela. Dzisiaj. Ale za twardziela, który został złamany przez moc Bożego Krzyża i przez Bożą miłość. Nie ma w świecie twardzieli. Są tylko lękliwi ludzie, którzy przyjęli postawy twardzieli. Po prostu. Dziękuję Ci za ten krótki wywiad. Życzę Ci wiele Bożego błogosławieństwa na niebie Pańskiej. Słuchajcie się w ten głos, ponieważ może się okazać, że Bóg w nim mówił do Was. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Kościoła Chrześcijańskiego Źródło Życia dla Państwa pastor Artur Juśko. Do widzenia.